drzewka trwa 40-50 minut i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak się robi. Ale czasami trening ma być jak ukucie igły. Na tym, cośmy zrobili, w tej bazie, którą wy, mam nadzieję, robicie, jest ukucie igły. Bang. 45 minut i do domu. W łeb. Kwasik organizm dostanie, niedużo go i za tydzień lecicie sobie. To jest takie, cały czas jestem na poziomie, a żeby skoczyć o poziom wyżej, to takie przewentylowanie. Dzisiaj takie coś zróbcie sobie. Króciutki trening, biegać szybko, ale nie na maksa i do domu. Tu robią sekta. Sekta, mamo. Proszę? Co najmniej, albo nawet piątki. Trzeba po prostu... Tak, siódemki. Macie zrobić ten trening dzisiaj tak, żeby tam w środku poczuło wasze wszystkie mitochondria, że za tydzień to nie będzie zabawa. Że będzie to bolało. Dzisiaj one tam już muszą dostać coś tego, bo mają tydzień, żeby się obudzić. Bo jak trenujemy dużo, przygotowujemy się przez miesiące, to jesteśmy troszkę zamuleni. To jest takie, jak wyjeżdżacie od dobrego z garażu, to wun, wun trzeba zrobić, nie? Takie coś. Przetarcie tłoków, nie? Czy ten silnik chodzi, czy wszystko jest ok. I to ta was podrzuca, robi taką krótkotrwałą formę. Naszym startem docelowym są kopce i połówka, do tego trenujemy. Ale generalnie to, co zawsze powtarzamy wam, najlepszym formą treningu jest start. To jest najlepszy trening, to są zawody. Dobrze przygotowane, logistyczne zawody. I każde zawody zawsze biegamy na maksa. Nie ma. Do tego trzeba być przygotowany, macie się podrzucić tym dzisiejszym treningiem po to, żeby za tydzień można było szybko biegać. Bo większość startuje dyszki, tak? A mi ma tu...